Tym razem myślą przewodnią kongresu była innowacyjność. Finansowa, technologiczna, inwestycyjna, zarządcza i społeczna. Tegoroczna edycja Kongresu Regionów Samorząd 2.0 Pożądane innowacje ma w tytule innowacje dlatego, że wokół nas świat zmienia się bardzo szybko i tylko innowacyjne myślenie może być źródłem odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązać problemy, które dzisiaj już są, ale wynikają z przyszłych zdarzeń. W rankingu Forbesa Dolny Śląsk, podobnie jak Wrocław, plasują się na trzecim miejscu. Po Warszawie i Poznaniu, po województwach mazowieckim i małopolskim. Spośród miast o wielkości od 50 do 150 tysięcy mieszkańców, Świdnica znalazła się na siódmym miejscu. Również siódmą lokatę zajęły Kobierzyce, ale w klasyfikacji miast i gmin poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Kongres daje świetną okazję do tego, żeby porozmawiać z samorządowcami, porozmawiać z naukowcami, porozmawiać także z praktykami, żeby zobaczyć, jak uczynić nasze regiony, miasta i gminy bardziej innowacyjne, ale nie w takim potocznym rozumieniu słowa innowacje, że nowe technologie. To oczywiście też, to oczywiście robimy. Dolny Śląsk jest w czołówce innowacyjnych regionów, tu jest prawie najwięcej inwestycji w Polsce, największy PKB, ale te innowacje teraz, ten samorząd 2.0 miałby polegać na tym, żeby uczynić regiony, miasta, miejscami lepszymi do życia dla mieszkańców. Do Wrocławia przyjechali samorządowcy z odległych rejonów Polski. Kongres jest dobrym miejscem do wymiany dobrych praktyk, wiedzy, doświadczeń, kontaktów. To wszystko, co w samorządzie jest najbardziej cenne, bo miasta, które się rozwijają, to miasta, które się ciągle uczą, miasta, które inwestują w wiedzę, miasta, które wymieniają się doświadczeniami, podglądają i po to tutaj jesteśmy. I myślę, że dla każdego samorządowca najważniejsza jest ta wiedza, którą się tutaj właśnie stąd wynosi. Ja przywiozłem ze sobą taki ogromny plecak na wiedzę i jestem przekonany, że każdego roku z Kongresu Regionu wywiozę pełen plecak wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk. Pod względem gospodarczym to nie jesteśmy przodującym miastem i tutaj możemy brać przykład z Wrocławia, możemy brać przykład z Poznania i rozmawiać z prezydentami, wymieniać się doświadczeniami, uczyć się to, co oni robią. Nam brakuje niestety przemysłu, który by wspomógł nas gospodarczo i musimy bazować na tym, co mamy. Jedną z naszych takich inwestycji, które niedawno poczyniliśmy jako miasto, jest budowa tramwaju. Jednym z elementów kongresu są dyskusje panelowe. Starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki i prezydent Słupska Robert Biedroń będą we wtorek dyskutować na temat szerszego wykorzystania biuletynu informacji publicznej. Robimy taki projekt e-urząd. To jest też innowacyjne rozwiązanie w skali kraju, bo w tym innowacyjność polega na tym, że każdy z naszych mieszkańców powiatu wrocławskiego i gminy, bo na terenie powiatu mam 9 gmin, 8 gmin jest w tym programie e-urząd. W związku z tym w ramach tego projektu po pierwsze poszerzamy ofertę internetową, poprawiamy łatwość i możliwość dostępu mieszkańców powiatu wrocławskiego do właśnie między innymi przesyłu danych, możliwości pozyskiwania pewnych plików, które znajdują się na stronie powiatu wrocławskiego. W tej chwili realizujemy kolejny taki duży projekt, który ma trafić do jeszcze szerszej grona mieszkańców powiatu wrocławskiego i na ten projekt uzyskaliśmy dofinansowanie z projektów unijnych. Marian Maciejewski, Echo 24.